W czerwcu i lipcu tego roku minęło 100 lat od momentu, kiedy część Górnego Śląska została przyłączona do odrodzonego w 1918 roku państwa polskiego. Nie był to cały Górny Śląsk. Przedwojenna rejencja opolska obejmowała znacznie większy teren, ale taki to obszar został wynegocjowany przez rząd polski z międzysojuszniczą komisją aliancką i rządzącą, która na terenie Górnego Śląska rządziła tak naprawdę od roku 1920. W Polsce przypadła większa ilość kopalń i hut, Niemcom większa część po prostu terenu, ludnościowo mniej więcej tak samo, natomiast zarówno jedna, jak i druga strona nie była z tego powodu zadowolona. Przebieg granicy został ostatecznie dokładnie wytyczony, natomiast to, co interesowało miejscową ludność, to rzeczywisty fakt przejęcia władzy, czy to przez stronę polską na zyskanych przez państwo polskie terenach, czy to przez stronę niemiecką, której też tutaj oficjalnie nie było od roku 1920. Przejmowanie przez władze polskie Górnego Śląska rozpoczęło się 22 czerwca 1922 roku. Wojska polskie, polska administracja wkroczyły do Katowic. Przez następnych kilkanaście dni zarówno cywilna administracja, jak i wojsko wkraczało do poszczególnych górnośląskich miast. Na ich przybycie z reguły w każdej z tych miejscowości wybudowano bramy, bramy powitalne, które miały witać przede wszystkim polskie wojsko. Cały ten proces przejmowania Górnego Śląska przez polskie władze, polską administrację był szeroko opisywany w ówczesnej prasie. Niemiecką oczywiście, ale także polską wychodzącą na Górnym Śląsku i to niezależnie, czy to po tej stronie, która miała w Polsce przypaść, czy po stronie niemieckiej, jak i oczywiście przez prasę ogólnopolską, między innymi przez ilustrowany Kurier Codzienny. Cały ten proces przebiegał bardzo spokojnie, co nie wiedzieć czemu, ale chyba jednak nie do końca podobało się ówczesnym dziennikarzom, którzy usiłowali nie tylko sprawić, że ten fakt przełączenia miał czytelnikom uzmysłowić doniosłość chwili historycznej, ale czekali na jakąś sensację. Dlatego co i rusz każdego dnia w poszczególnych artykułach, gdzie pisano o przejęciu kolejnych miejscowości, także ówcześni dziennikarze pisali o zagrożeniu, o jakichś próbach rzekomych zamachów, czy to na Wojsko Polskie, czy na dowódcę generała Stanisława Szeptyckiego w poszczególnych miejscowościach. W następnych numerach te informacje były oficjalnie dementowane przez oficjalne polskie czynniki. Poszczególne powiaty przechodziły w polskie ręce w kolejnych dniach. Oficjalna jakby część przejmowania zakończyła się 3 i 4 lipca. 3, ponieważ w Rybniku, który był ostatnim miastem powiatowym przejętym przez polskie władze, podpisano wtedy specjalne porozumienie z Komisją Aliancką dotyczącą po pierwsze przejęcia powiatu rybnickiego, po drugie został podpisany specjalny akt dokumentujący zakończenie przejmowania terenów Górnego Śląska, które miały przypaść Polsce. Natomiast 4 lipca przejęto ostatnie terytoria przez administrację i przede wszystkim przez oddziały Wojska Polskiego. Do południa 4 lipca do Rybnika wkroczyły Wojska Polskie, zaś po południu około godziny 16-17 Wojska Polskie wkroczyły do Żor. Jeszcze niedawno na temat samej uroczystości powitania wojsk polskich w Żorach nie było zbyt wiele wiadomo. Zachowały się wspomnienia przede wszystkim Józefa Wyrobka, działacza powstańczego, plebiscytowego, późniejszego bankowca już po II wojnie światowej, który wspomina o tym, że po pierwsze były dwie bramy powitalne, jedna tuż
na rogatkach miasta, druga w samym rynku. Wspomina, kto witał generała Stanisława Szeptyckiego, bardzo ogólnie ze strony właśnie żorskich działaczy niepodległościowych. Oczywiście oprócz siebie wymienia burmistrza, właściwie nie tyle burmistrza, co komisarza powstańczego pana Bonifacego Bałdyka, ale po jakby wspomnieniu, już taka uroczystość miała miejsce, iż wszystko odbywało się na rynku, Józef Wyrobek nie wspomina o wielu istotnych szczegółach, o których nie wiedzieliśmy do tej pory. Skąd czerpiemy dodatkowe informacje? A właśnie z ówczesnej prasy, która wtedy wychodziła, a która jeszcze niedawno była dość trudno dostępna. Oczywiście roczniki były dostępne w Bibliotece Śląskiej, natomiast w momencie, kiedy zostały zdigitalizowane, ich dostęp do nich znacznie się ułatwił i dlatego praktycznie rzecz biorąc każdy zainteresowany po wejściu na Śląską Bibliotekę Cyfrową, w sprawdzeniu danego tytułu prasowego, jest w stanie przeczytać, jak dokładnie ta uroczystość przejęcia ŻOR przez polską administrację, przez polskie wojsko, jaki miała przebieg. O tym, że Wojsko Polskie wkroczyło do ŻOR, napisało wiele gazet, m.in. Kurier Śląski, Goniec Śląski, Dziennik Śląski, Górnoślązak, a także właśnie Ogólnopolska Gazeta Ilustrowany Kurier Codzienny, która wychodziła w Krakowie. Poszczególne gazety pisały mniej lub więcej, małe notki, ciut większe, w zależności od tego, czy redakcja była bardzo zainteresowana samym faktem ŻOR, chociaż bo to już była to już praktycznie końcówka przejmowania Śląska przez polskie władze, czy też woleli już to jakoś sobie pomijać. Natomiast największą taką relację, która jest dla nas bardzo cennym źródłem historycznym, zamieszczono w redakcji Gońca Śląskiego. Interesujący jest zarówno sam artykuł, zawartość tego artykułu, który dokładnie opisuje przejmowanie, przebieg wydarzeń, jak i forma, bo język czy sama ortografia różni się od dzisiejszej. Natomiast no oprócz formy, tak, jednak ważna jest przede wszystkim treść. Dowiadujemy się, oprócz wspomnień, to co już wiedzieliśmy od pana Wyrobka, że faktycznie były dwie bramy powitalne, że przy jednej był pan Bonifacy Bałdyk, przy drugiej, owszem, był pan Wyrobek, ale się okazuje, że był tam także ktoś inny, ktoś, o kim nikt wcześniej przez kilkadziesiąt lat nie wspominał. Nic nie wiemy, nic nie wiedzieliśmy do tej pory o tym, że pana generała Szeptyckiego powitała także mieszkanka ŻOR, pani Drzęźla, i to w dosyć długim, szczegółowym przemówieniu jeszcze przed panem Wyrobkiem. Powitała Wojsko Polskie, powiedziała o tym, jak walczyły górnośląskie kobiety o to, by ten Śląsk do Polski został przyłączony, by Śląsk do Polski powrócił. Potem dopiero było właśnie przemówienie pana Wyrobka. Za generałem Szeptyckim na rynek wjechało polskie wojsko. Dywizjon artylerii 23 Pułku Artylerii Polowej. No i nie wiedzieliśmy także tego, że w ŻOR-ach była także cała czołówka ówczesnych przedstawicieli oficjalnych polskich władz. Oprócz generała Szeptyckiego wtedy do ŻOR zajechał także wojewoda śląski, pan Rymer. Był biskup, ksiądz prałat Kapica, biskup wojskowy, oficerowie sztabu Wojska Polskiego, oczywiście przedstawiciele prasy. Był także major wojska francuskiego, pan Roux, który towarzyszył jakby generałowi Szeptyckiemu w trakcie przejmowania. Każdy z nich, czy to na rynku, czy później na spotkaniu w domu Bonifacego Bałdyka, wygłosił okolicznościowe przemówienie.